wszystkich. Środa, 21 lipca. Chciałem wam dzisiaj przedstawić nowy program inwestycyjny, w który zdecydowałem się tutaj wrzucić swoje środki. Zademonstruję wam dzisiaj, jak to tutaj wygląda wszystko od kuchni oraz co tutaj naklikać, żeby to wszystko działało. Dodam jeszcze kilka tutaj takich swoich prywatnych spostrzeżeń. No i co? To zaczynamy. Ogólnie to trafiłem na to swojego czasu, dokładnie to 12 czerwca. Temat jest związany z zarobkiem pasywnym na dłuższy okres. Ogólnie to projekt działa w oparciu o współpracę 40 różnych firm. Depozyt składamy tylko raz, naliczenia 24/7. Niedługo zostanie odpalona aplikacja na telefon. Planuję odpalić w lipcu. Zostało jeszcze kilkanaście dni. Zobaczymy, czy mi się to uda. No i ogólnie to na początku następnego roku mają w planach odpalić swoją własną giełdę. Czy im się uda? Zobaczymy. Temat jest dosyć świeży, dlatego akurat teraz jest najlepszy moment, aby skorzystać. Nagrywam ten materiał krok po kroku, co i jak, także nikt się nie musi niczym przejmować. Po pierwsze i tak musimy się zarejestrować z linku polecającego, tam później musimy potwierdzić to w mailu, no i dalej się później logujemy przez nasz dashboard, no i dalej lecimy ogólnie standardowo. Wpłatę tutaj składamy w krypto. Ogólnie to nie powinno być tutaj większych problemów dla żadnego z was. Temat taki pod hold, aczkolwiek zawsze namawiam po pierwsze wypłacić swój wkład i lecieć ze spokojną głową, więc strategia po prostu polega na tym, żeby jak najszybciej wyciągnąć swoje środki. Dodatkowo sprawdziłem też jedną opcję tam na Uniswapie, że można dodatkowo jeszcze stakować i farmić właśnie tokeny Zeniku w parze z Etherem. Jest tam jedna taka istotna wiadomość, ale to już do niej dodam taką odrębną adnotację, żeby nie przedłużać niepotrzebnie tego filmu. Więc tak, jak już mamy tutaj zaksięgowane nasze środki, klikamy shop. I teraz tak, o co chodzi z hubami? Mamy jednego takiego fizycznego huba i to jest w formie tabletu, który przysyłają ci do domu. Tylko że ja go po prostu nie polecam ze względu na swoją fizyczną formę. Wolę po prostu kupić sobie jakieś urządzenie albo cząstkę urządzenia w chmurze. Dodatkowo chciałem tutaj dodać, że całego huba możemy kupić za 1499 euro jednorazowo i nie można go tutaj rozbijać na jakieś części. A tutaj jak widzimy możemy nawet jedną 32 kupić, która zaczyna się od 100 euro. Mamy jedną 16 za 150, 250 na jednej 8, jedną 4 za 450 i jedną 2. Ja na potrzeb tego filmu tutaj pokażę wam, jak kupić jedną 4 huba. Więc ja sobie tutaj wybrałem, odpowiem za gładkę, mamy 450 euro. Oczywiście tutaj namawiam was, żebyście ciutek więcej wpłacili, żeby nie było później sytuacji, w której będziecie kupić przykładowo huba za 450 euro, a wpłacicie i będziecie mieli zaksięgowane 449. Aczkolwiek opłaty transakcyjne w Litecoinie nie są drogie. Klikamy Buy Now. Confirm Purchase. I have read and understood. Product. 1/4 mining hub. OK. Done. Purchase success. No i ogólnie tak to teraz wygląda. Jak się tutaj robi wypłaty? Klikamy wallet i tutaj są dwie opcje. Póki co standardowe wypłaty nie są takie, że tak powiem, przyjazne, ponieważ już wam pokazuję, co chodzi. Widzicie, tu jest Zenik Coin, można wypłacić na ich, po ich sieci, tylko że to ona jeszcze nie jest dostępna. Chodzi oczywiście o ich giełdę. Widzicie, wtedy te fee jest śmieszne. Klikamy tu, widzicie fee? Jest troszkę nieśmieszne. W zależności oczywiście, ile zainwestowaliśmy. Dlatego osoby, które wpłacą te 100 euro, no to dla was będzie to taki temat pod dłuższy hold.
Ogólnie co jeszcze chciałbym tutaj dodać od siebie? Jest kilka takich rzeczy. No, ja tutaj oczywiście nikogo nie naganiam. Chcę, żebyście byli świadomi ryzyka i inwestowali zawsze tyle, ile jesteście w stanie stracić. Oczywiście nie inwestujemy po to, żeby tracić te pieniądze. Dlatego namawiam was również i zachęcam do własnego researchu. Powiem wam, że domena jest już odstawiona była na około 10 lat. Nie było tam ruchu. Teraz dopiero zaczyna się budować. Coś się tam zaczyna dziać. Jedni mogą traktować to jako plus, drudzy jako minus. Dodatkowo... Dodatkowo chciałbym jeszcze wspomnieć... że domena jest zarejestrowana 15 lat. Sam biznes, już wam mówię, pokazuję. Odpalę wam roadmap. Widzimy, start projektu był w 2018 roku, ale wtedy jeszcze nic nie działało. Dopiero, widzicie, w trzecim tutaj w trzecim kwartale było uruchomienie strony internetowej, a później tutaj było uruchomienie dopiero aplikacji Coina. Tutaj mamy dopiero notowanie na giełdzie, aż na giełdzie, że można ją spieniężyć. No i tutaj dalej mamy integrację wirtualnego numeru IBAN-u w drugim, trzecim kwartale tego roku. Start pierwszych projektów tokenizacji, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i tutaj w następnym roku otwierają swoją zdecentralizowaną giełdę. Jak wyjdzie dalej, zobaczymy. To już wszystko, dlatego pozdrawiam was wszystkich,